czy wszyscy z Państwa wiedzą, czym jest komunikator internetowy. Jest to program, który użytkownik instaluje na własnym komputerze, dzięki któremu może stworzyć własną listę kontaktów, to znaczy dodać do tego komunikatora osoby, które zna, dodać ich numery. Także tworzy taką listę kontaktów w taki sposób, że po uruchomieniu programu są widoczne te osoby, które w danym momencie też są obecne w internecie i z którymi można zacząć rozmowę. O sieci społecznej możemy myśleć jako o zbiorze osób, które są połączone społecznie istotnymi relacjami. W przykładzie, o którym będę mówił, czyli w przypadku gadu-gadu, możemy myśleć o dwóch rodzajach relacji pomiędzy użytkownikami. Więc po pierwsze są to relacje pomiędzy osobami, które mają siebie w swoich skrzynkach kontaktów, prawda? Czyli jeżeli jedna osoba ma kogoś na swojej liście kontaktów, możemy mówić o relacji pomiędzy tymi dwoma osobami. Może tak trochę tytułem wstępu. To jest tak, że z gadu-gadu korzystają przede wszystkim osoby młode, głównie licealiści, tudzież studenci. To, co jest istotne, to to, że właśnie ta liczba relacji przeciętna posiadana w skrzynkach kontaktu, takich relacji, które są odwzajemnione, wynosi trochę powyżej 14. Osoba, która miała najwięcej relacji w swojej skrzynce kontaktów, odwzajemnionych relacji, miała ich 430. Też jest tak, że osoby, które mają większą liczbę relacji, znaczy których w ogóle jest więcej wśród użytkowników, mają większą liczbę relacji, czyli widzimy, że osoby młodsze mają większą liczbę relacji. Teraz tak, tak wygląda taka przeciętna i typowa sieć personalna. Mamy tam jedną osobę w środku, której sieć została zwizualizowana. Te tak grubsze linie pokazują relacje odwzajemnione, cieńsze i szare są relacjami nieodwzajemnionymi. Właśnie jak widzimy, ta gęstość tej sieci jest nieduża. Ja właściwie we wszystkich analizach, o których będę mówił, będę wykorzystywał tylko odwzajemnione relacje, czyli to sąsiedztwo, które mamy po prawej stronie, a pozostałe relacje będę pomijał. Tak jak powiedziałem, gęstość nie jest jedyną rzeczą, która nam opisuje to sąsiedztwo, czy tą sieć personalną. Dużo istotniejszą jest liczba komponentów. To znaczy możemy sobie zadać pytanie, co się stanie, jeżeli osobę, która jest w środku takiej sieci, razem z jej relacjami usuniemy. I pytanie jest, co się stanie z siecią, jaką ona będzie miała strukturę i czy będzie ta sieć połączona, czy na przykład rozpadnie się na ileś niezależnych podgrupek. Możemy zobaczyć, taka przeciętna liczba komponentów w tej sieci lokalnej jest dosyć duża, bo wynosi powyżej 5. Natomiast to, co jest istotne, to to, że udział takiej największej grupy, czy największego komponentu jest powyżej 60%. To znaczy te 60% spośród znajomych takiej przeciętnej osoby, to są osoby, pomiędzy którymi istnieją jakieś inne relacje nie przechodzące przez samą tą osobę. Pozwala to przypuszczać, że są to relacje, które są zawiązane poza internetem. Jakbyśmy zobaczyli rozmiar tego największego komponentu, no to jest to jedna bardzo duża grupa, dużo większa oczywiście dla tych osób, które mają większe sąsiedztwo. Natomiast pozostałe komponenty właściwie składają się z pojedynczych osób, bardzo rzadko z par osób. Oprócz takich sieci najbliższych znajomych, moglibyśmy w takiej sieci personalnej uwzględnić też znajomych znajomych i zapytać, co się dzieje, jak ponownie wyciągniemy tą osobę ze środka razem z jej relacjami. Okazuje się, że wtedy wielkość tego największego komponentu wynosi około 90%. Przeciętna wielkość takiego sąsiedztwa ma już osób 400.
każe to przypuszczać, że są to relacje, które są nawiązane na jakichś podstawach, czy w ramach jakiegoś środowiska, które no, jest niezależne od internetu i że są to relacje, które istnieją poza internetem. Czyli na podstawie takiej analizy jesteśmy w stanie stwierdzić, że przynajmniej te 90% relacji zawartych czy podtrzymywanych przez gadu-gadu stanowią relacje z rzeczywistego świata, no co każe trochę inaczej spojrzeć na niektóre prace socjologiczne pokazujące, że internet tworzy taką nową przestrzeń społeczną i zupełnie nową rzeczywistość. Ta rzeczywistość taka zupełnie nowa nie jest, na ogół jest po prostu przeniesiona z realnego życia. Kolejną rzeczą, którą sprawdzałem, jest problem małego światła, o którym Edwin mówił. Problem istnienia krótkich odległości pomiędzy osobami poprzez łańcuchy znajomości. Natomiast zanim pokażę, czy odpowiem na pytanie, czy sieć gadu-gadu, czyli te 3 miliony osób stanowi sieć małego światła, to pokażę taką kwestię, która jest wcześniej istotna, czyli to, czy cała sieć jest połączona, czy nie. I jeśli weźmiemy komponenty w całej tej sieci, to okaże się, że największy komponent, czyli największy taki zbiór osób połączonych relacjami, stanowi ponad 99,5% wszystkich użytkowników, czyli pomiędzy tymi użytkownikami istnieje jakaś relacja poprzez łańcuch znajomości. Drugi co do wielkości komponent ma tych relacji 14. Jeśli chodzi o odległości pomiędzy użytkownikami, to są one rzeczywiście niezwykle krótkie. Znaczy to, co ja sprawdzałem, to jest odległość jednego użytkownika od wszystkich innych w tej sieci i średnia odległość wynosi poniżej 6, więc jest bardzo bliska do wyniku uzyskanego przez Milgrama w swoich eksperymentach. Natomiast największa odległość w takiej sieci, jej średnia wielkość to jest 13, natomiast największa obserwowana odległość to była 18, z tym, że była tylko jedna osoba, która miała największą odległość od innego użytkownika 18. Kolejną taką istotną własnością sieci, nie tylko sieci społecznych, jest rozkład liczby relacji. Bardzo często ma on taki charakter mocno skośny. Tutaj mamy rozkłady pokazane dla poszczególnych relacji, czyli przede wszystkim istotne są tutaj te relacje odwzajemnione. Tak jak widzimy, jest bardzo dużo osób, które mają bardzo mało relacji i bardzo mało osób, które mają tych relacji bardzo dużo. Prawda? Na przykład jedna osoba, która ma tych relacji 430. Ta cecha sieci jest właśnie podstawą tego, o czym Edwin wspominał, czyli tej odporności sieci na przypadkowe awarie, czyli w momencie, kiedy przypadkowy węzeł na przykład w sieci internetu przestałby działać, to właściwie jest małe prawdopodobieństwo, że wyrządzi to jakąś szkodę. Natomiast gdyby sieć została zaatakowana i gdyby zaatakowane zostały największe węzły, te, które mają bardzo dużą liczbę powiązań, no to szkoda mogłaby być bardzo poważna, to znaczy wyłączenie kilku bardzo dużych węzłów no, mogłoby spowodować bardzo duże zamieszanie. Tutaj są pewne wątpliwości, jakiego rodzaju to jest dokładnie rozkład. Barabasi pisał, że takie duże sieci na ogół mają rozkład potęgowy. Tutaj przynajmniej w przypadku relacji odwzajemnionych ten rozkład ma charakter wykładniczy. Natomiast kolejną taką istotną cechą dużych sieci są tak zwane mixing patterns. W socjologii to zjawisko jest zwane jako homofilia, to znaczy takie upodobanie do podobieństwa, które nakazuje ludziom przyjaźnić się z osobami, które są do nich podobne. Najlepszym przykładem takim na gadu-gadu jest zależność wieku użytkowników, wieku osób, które się znają. Na ogół osoby, które są w podobnym wieku,
tak jak tutaj widzimy, mają relacje z osobami, które są w tym samym wieku. Natomiast to, co jest dużo istotniejsze dla sieci, to jest zależność liczby relacji posiadanych przez węzły, które są ze sobą powiązane. Otóż okazuje się, że w sieciach społecznych, i tak jest też w przypadku sieci gadu-gadu, osoby, które mają dużo relacji, są częściej w relacji z osobami, które same też mają dużo relacji. Jest to jedna z cech, która odróżnia sieci biologiczne, takie jak na przykład sieci neuronalne, czy sieci interakcji pomiędzy białkami, ale też sieci technologiczne, takie jak fizyczna struktura internetu, od sieci społecznych, gdzie ta zależność jest odwrotna. To znaczy, tak jak w sieciach społecznych mamy związek pozytywny, czyli węzły, które mają dużo relacji, mają relacje z innymi, które też mają dużo relacji. Natomiast w sieciach technologicznych, na przykład w internecie, w jego fizycznej strukturze jest odwrotnie. Duże węzły mają relacje z takimi, które mają mało relacji. Co też jest istotne dla odporności tej sieci, to są osoby, które mają relacje pomiędzy osobami, które na gadu-gadu mają przynajmniej 250 relacji. Takich osób jest 136. Widzimy, że są one dosyć mocno powiązane. I w sieci społecznej, atakowanie sieci społecznej, moglibyśmy sobie pomyśleć o siatce terrorystów, prawda? To jest taki najmodniejszy chyba ostatnio przykład. Wyłączanie liderów, czy takich węzłów, które mają dużo relacji, no, stosunkowo niewiele daje. To znaczy dużo tych węzłów należałoby wyciąć, żeby to coś zmieniło i żeby ta sieć się rozpadła, albo żeby na przykład odległości pomiędzy węzłami było dłuższe. Pod tym względem sieci technologiczne są dużo mniej odporne, no, co stanowi o tyle problem, że te sieci, które dużo częściej chcielibyśmy chronić, czyli właśnie sieci technologiczne, są mniej odporne, natomiast sieci społeczne, czy właśnie takie jak siatka terrorystów, które chcielibyśmy niszczyć, są dużo bardziej odporne. Właściwie takie kilka rzeczy, które mi się nasuwa odnośnie postawionego przez Edwina Bendyka pytania. Otóż tak z punktu widzenia nauk społecznych, to nowość tego podejścia sieciowego opiera się na kilku rzeczach. Po pierwsze, badanie sieci społecznych było w socjologii obecne od bardzo dawna, natomiast dopiero niedawno pojawiła się możliwość badania tak dużych sieci społecznych, no i dużo łatwiejszego dostępu do danych dotyczących relacji. Po drugie, no, wielu badaczy społecznych pisze o przemianach społecznych, czyli tak jak Manuel Castells o powstaniu społeczeństwa sieciowego, czy jak Barry Wellman o powstaniu społeczeństwa usieciowionego. W swoich pracach pokazują oni, że następuje zmiana, na przykład zmiana właśnie w organizacji relacji społecznych, czy wspólnot, w których ludzie żyją, z takich, które mają bardzo mocno grupowy charakter, w których są gęste relacje i tych relacji pomiędzy jednostkami jest dużo, no w takie, które są dużo bardziej rzadkie, mniej hierarchiczne i dużo bardziej rozległe. Z tego punktu widzenia, no, nauka sieci daje nowy język, który pozwala tego rodzaju struktury badać. No, trzecią istotną rzeczą jest wprowadzenie istotności, czy pokazanie istotności uwzględniania również relacji, ponieważ no, do tej pory socjologia dużo bardziej się skupiała na atrybutach jednostek, trochę te relacje pomijając, aczkolwiek w tych przytoczonych cytatach na początku tam się pojawiało takie chyba zbyt duże wyakcentowanie tej roli samej struktury sieci, a no nie tylko struktura sieci jest istotna, prawda? Jeżeli się zastanawiamy nad rozprzestrzenianiem się chorób w sieci, no to odporność niektórych węzłów może mieć znaczenie dla tego, jak dana choroba się będzie rozprzestrzeniała. Z punktu widzenia przekazywania informacji ma to istotne znaczenie, ale jeżeli, nie wiem, odległość przez sieć znajomości ode mnie do premiera, czy jakiegoś ministra, czy kogokolwiek innego wynosi, nie wiem, 2 czy 3, to pytanie jest, co z tego wynika? Czy to się jakoś przekłada na to, że w jakiś sposób ja mogę wpłynąć na to, co się w tym kraju dzieje? No nie bardzo.
W związku z tym jest jeszcze dużo kwestii, które muszą być rozwiązane. Jest jeszcze bardzo wiele pytań i na razie ta nowa nauka sieci daje raczej obietnicę nowego paradygmatu niż już jakieś konkretne wyniki, o których można byłoby powiedzieć, że rzeczywiście są dowodem tej zmiany.